Cześć Przemku. Cześć Robert. Dobrze, to będzie nasz drugi vlog. Świadomie i konsekwentnie budujemy swoją sławę. I to będzie nasz drugi vlog do naszych fanów, w którym będziemy odpowiadać na ich pytania, ale w sumie nie tylko. I pytania, które mamy na ten vlog, Przemek, są, uwaga, takie. Po pierwsze, chcieliśmy omówić jedną ze stron komiksu. Zaproponowaliśmy to naszym fanom i im się to spodobało. Taki pomysł. Jeszcze nawet nie wiem, którą. Tak jest. Wybierzemy jakąś. Poczekaj chwilę, Przemek, bo mi ciema wpadła do domu i muszę ją wyrwać jak na złość, więc poczekaj. No to witaj, Przemku. Witaj, Robercie. To jest nasz drugi vlog. Vlog, który robimy na prośbę fanów i dla naszych fanów. To jest taki vlog, na którym chcę odpowiedzieć na konkretnych parę pytań, czy chcemy poruszyć konkretnie parę tematów. Po pierwsze, zaproponowaliśmy w poprzednim vlogu, że omówimy jedną ze stron komiksu. I się to spodobało naszym fanom, więc omówimy stronę z komiksu, która prezentuje jazdę przez las po bitwie z wieletami. To jest moim zdaniem strona, która dużo mówi i jestem ciekaw, jak nasi fani ją czytają. Punkt drugi to takie pytanie o warsztat. Jak zbierasz materiały? Czy rysowanie postaci jest dla ciebie trudne? Jeżeli trudne, to kiedy? Jak sobie z tym radzisz? Czy sobie jakoś pomagasz? Punkt trzeci to chcieliśmy powiedzieć, jak powstała świeca do pakietu fana, bo to jest fajna rzecz. Jeszcze będziemy chcieli się tym pochwalić, jak ona, mamy na razie model. Chcemy pochwalić, jak on wygląda. Wybraliśmy również dwa ciekawe komentarze, które chcieliśmy przegadać. I mamy jeszcze pytania o to, jak wygląda sytuacja na rynku komiksowym w Polsce. To nie jest tak, że znamy cały rynek komiksowy, ale możemy z własnej perspektywy jesteśmy w stanie się do tego odnieść. No dobra, to będzie tych pięć tematów, więc zaczynamy temat pierwszy. Czyli omówimy stronę z komiksu Jazda przez las. No i pytanie, Przemek, czy ty chcesz zacząć i czy ty chcesz coś powiedzieć najpierw? Ja najwyżej dołożę swoje potem. To może ja powiem kontekst tej strony. Mhm. Strona 19, z tego co widzę. Nasi bohaterowie, a więc Polanie, armia polańska wraca z pola bitwy. W wozie leży ranny, ciężko ranny Siemomysł. I wracają do Gniezna. Jasne, i to jest kontekst. A teraz może o samej stronce. To może teraz ja coś powiem. Tak, bo jestem ciekawy, jak się to widzi. Dobra, no może faktycznie, bo ty jako autor możesz być ciekawy. To ja ci powiem, jak ja to widzę. Znaczy, w pierwszej kolejności ktoś, kto patrzy dosłownie na ten obrazek, to może powiedzieć, co ten gość tam narysował. Narysował gigantyczne drzewa, które są nieproporcjonalnie duże, w wielkości sekwoi. I w ogóle co to jest. Plus jeszcze ten taki klimat mroczny. To zdjęcie, ta strona ma taki mroczny bardzo nastrój, prawda? I teraz to jest moim zdaniem zabieg bardzo świadomy. Ja go czytam w ten sposób, że w odróżnieniu od dzisiejszych czasów, kiedy człowiek może mieć poczucie, myślę, że jednak dalej jest to
pozorne poczucie, ale poczucie dominacji człowieka nad naturą. Przez to, że mamy, wiesz, autostrady, które przecinają lasy i one są świetnie oświetlone i nam się po prostu wydaje, że te lasy tak naprawdę to są łatwo przejeżdżalne i wszędzie, gdzie chcemy, to dojedziemy w 2, może 5 godzin. To były kompletnie inne czasy. Znaczy, lasy były nieprzekraczalne, lasy były dominujące. A w Las dzisiejszych był... czasach nawet trudno się zgubić w lesie, bo tak. Pójdziesz w jedną stronę, wyjdziesz, kończy się las, no nie? No, są takie lasy, gdzie można by się zgubić i jeszcze, to, po, i jeszcze to, są, tak. i to potrafi ludzi, zdradzić. Ale w tamtym okresie czasu, i to jest bardzo istotne, że to jest dominujący okres w dziejach ludzkości. Znaczy, nam się to jeszcze nie mieści w głowie, ale do XIX wieku przewaga lasu była ogromna nad człowiekiem. Przewaga natury, przewaga dziczy była ogromna. Więc przejazd przez las to była zawsze przygoda. I zawsze las był dominujący. I natura była dominująca. I natura była przygniatająca. I to nie był las jak dzisiaj, typu chodźmy do lasku i jest fajnie, tylko ten las był nieznany. Nigdy nie mogłeś być pewien, nawet jak przyjeżdżałeś drugi raz, czy piąty, czy 30 przez ten sam las, przez to samo miejsce w tym lesie. Nie mogłeś być pewien, jak jest. Przy czym te lasy były ciemne. One były gęste. Jak były gęste, to były ciemne. I to był problem. Jak ludzie wiedzą, może ludzie nie wiedzą, że generalnie jazda konna po lesie ciemnym albo w ogóle po ciemku jest praktycznie niemożliwa. Znaczy w tym znaczeniu, że koń jak nie jest pewny gruntu, to nie jedzie. Bo to jest instynktownie koń próbuje uniknąć złamań. W sensie dla konia złamanie to już jest praktycznie śmierć w naturalnych warunkach. Więc dla mnie ta scena pokazuje tą dominację natury w tym czasie. Tą potęgę, tą wszechmoc natury i tak naprawdę to skazanie ludzi na tę dominację. I to jest to, co widzę w tej scenie. Przy czym jeszcze widzę właśnie ten niepokój. W sensie ten las jest nie jest przyjazny. Więc to też nam sugeruje, że bohaterowie jadą przez ten las, jadą czujni. I nie czują się pewnie, mimo tego, że są w dużej zgrai. To jest moje odczucie, kiedy ja na ten rysunek patrzę. No i powiedz mi, czy to się zgadza z tym, co tam czułeś, jak to rysowałeś? Zgadza się w 120%. No to świetnie, to świetnie. To właśnie tak to widzimy. Jesteś dobrym analizatorem sztuki. Tak. To jest jedna ze stron. Ja tych stron mam dużo w tym komiksie, ale to jest jedna ze stron, która na mnie robi piorunujące wrażenie. Przy czym dodam tu jeszcze jako historyk, bo w kawał życia musiałem na studiach wertować źródła. Więc generalnie powiedzmy w wiekach typu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 wiek. Bardzo powszechną śmiercią był upadek z konia. To było po prostu, porównując do dzisiaj, to jak wypadek jadąc samochodem. To było potoczna śmierć. Oczywiście koń był wtedy bardzo drogi, więc to wypadki... Nie, nie, no to były wypadki ludzi. To chyba bogatszych ludzi. Tak, ale chodzi o to, czy na polowaniu, czy przyjazdy przez las, czy... Bardzo powszechną w źródłach, a to były źródła, które nie ukrywajmy, nie opisują nam wiesz, każdego możliwego przypadku, nie? Tylko opisują nam jakiś drobny wycinek tych wypadków. To jest multum tych źródeł na świecie, informujących nas, że ktoś umarł, bo jechał konno, tak? No tak samo jak mamy bardzo wiele śmierci przy przeprawianiu się przez rzekę, prawda? Na koniu. Więc to były naturalne sytuacje, więc ta scena, która moim zdaniem edukuje, że przejazd przez las to jest w tych czasach wyzwanie. Często się zdarza, tak jak mówię, mamy takie wyobrażenie spaczony XX, XXI wiekiem, że co to jest jechać przez las? Więc ja
zachęcam każdego, kto ma jakiś las w okolicy, pójść kiedyś w nocy bez latarki i się po prostu szybko przebiec, nie? My kiedyś z kolegami robiliśmy, jak byśmy młodsi, takie zawody. No i to było trudne. Ze śniegami na czole, tak? No, były, no nawet były złamania po takich zabawach, więc to jest trudna robota naprawdę. I tak samo jak sobie wyobrażamy, że walki były na przykład, wiesz, że armia wchodzi do lasu, druga armia i oni po ciemku się biegają, próbują się pozabijać w lesie, to jest hazard. To jest hazard. Nikt o normalnych zmysłach takich rzeczy nie robił i to właśnie była między innymi przewaga Mongołów, którzy mieli taką doktrynę wojny, prawda, taką nie, nadzwyczajną na przykład dla Europejczyków. Jednak Europejczycy uważali, że w zimę i po ciemku to się nie wojuje. Dobra, więc tak zamykamy ten temat ze stroną komiksową. Mam prośbę do fanów, że jeżeli chcielibyście jakąś stronę, żebyśmy przegadali, to nam zaproponujcie jakąś. Albo jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania do opisu tej strony, to albo mielibyście na przykład jakieś inne poglądy na tę stronę, to piszcie i dzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.